Dzień dobry, nazywam się Konrad Rutkowski i na co dzień jestem pracownikiem działu technicznego firmy Daikikin. Wspólnie z grupą Systerm przedstawimy serię filmów o klimatyzacji. W tym filmie przedstawimy działanie sprężarkowego układu chłodniczego, jakim jest klimatyzator. Dostępne na rynku klimatyzatory mogą zarówno pracować w trybie chłodzenia, jak i w trybie grzania, czyli pompy ciepła. Przedstawimy oba te tryby pracy. Przedstawiony schemat Pokazuje obiekt czynnika chłodniczego w klimatyzatorze w trybie chłodzenia. Sercem każdego układu chłodniczego jest sprężarka. Sprężarka ma dwie strony: stronę sącą i stronę tłoczną. Od strony sącej zasysa gaz o niskim ciśnieniu i spręża go, wskutek czego podnosi jego ciśnienie, a co za tym idzie temperaturę. Dalej, czynnik chłodniczy jest tłoczony przez zawód czterodrogowy, który odpowiada za zmianę kierunku czy przepływu czynnika pomiędzy trybem chłodzenia a trybem grzania. Następnie gaz jest dalej tłoczony do powietrznego wymiennika ciepła, który się nazywa skraplaczem. Tam wskutek przepływu powietrza czynnik chłodniczy oddaje ciepło do otoczenia, wskutek czego skrapla się, czyli zamienia się w ciecz. Ciekły czynnik chłodniczy dalej jest transportowany do zaworu rozprężnego. Na zaworze rozprężnym, jak sama nazwa wskazuje, czynnik rozpręża się i zamienia się w parę nasyconą czynnika chłodniczego. Tak powstała para i jest transportowana do jednostki wewnętrznej. Do połączenia jednostki zewnętrznej z jednostką wewnętrzną wykorzystywane są rury miedziane w izolacji. W parowniku, czyli w jednostce wewnętrznej, czynnik chłodniczy odbiera ciepło z przepływającego przez niego powietrze. To znaczy, że wskutek przepływu powietrza czynnik jest podgrzewany, dzięki czemu odparowuje z niego ciecz i zamienia się całkowicie w parę przegrzaną. Tak przegrzana para jest transportowana z powrotem do jednostki wewnętrznej. Następnie poprzez zawór czterodrogowy i akumulator trafia do sprężarki. Akumulator jest wykorzystywany w celu zabezpieczenia sprężarki przed dostaniem się do niej ciekłego czynnika chłodniczego. To samo urządzenie może działać w trybie grzania, czyli pompy ciepła. Umożliwia to przełączenie zaworu czterodrogowego. Sprężarka działa tak samo jak w trybie chłodzenia, to znaczy, że zasysa gaz i spręża go, czyli podnosi jego ciśnienie i temperaturę. Tym razem jednak, wskutek przełączenia zaworu czterodrogowego, czynnik nie jest tłoczony do wymiennika jednostki zewnętrznej, tylko tłoczony jest do wymiennika jednostki wewnętrznej. W tym przypadku wymiennik jednostki wewnętrznej pełni rolę skraplacza. To znaczy, że czynnik chłodniczy oddaje ciepło do powietrza w pomieszczeniu, wskutek czego czynnik skrapla się i jest transportowany z powrotem do jednostki zewnętrznej. Tutaj trafia na zawór rozprężny, czynnik jest rozprężany i zamienia się w parę nasyconą czynnika chłodniczego. Następnie trafia do wymiennika jednostki zewnętrznej, który w tym przypadku, odwrotnie jak poprzednio, pełni rolę parownika. Czynnik, jest, czynnik pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego, wskutek czego reszta cieczy odparowuje, a czynnik zostaje przegrzany. Tak powstała przegrzana para, jest zasysana przez zawór czterodrogowy i akumulator ponownie do sprężarki.